Ewangelia Łukasza, rozdział 11, część pierwsza. Ktoś z jego uczniów rzekł do niego: naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Uczniowie Jezusa pewnie myśleli, że modlitwa polega na wypowiadaniu jakiejś formuły, która musi być taka, żeby Bóg się nie rozgniewał, i chcieli, żeby Jezus ich takiej formuły nauczył. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Uczniowie nie mieli jeszcze Ducha Świętego i Jezus nauczył ich takiej wzorcowej formuły. Ktoś, kto się modli, powinien uważać Boga za swojego Ojca, powinien chcieć, żeby Jego imię było u ludzi uznawane za święte i chcieć, żeby Bóg objął władanie nad światem. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Ktoś, kto się zwraca do Boga, powinien chcieć, żeby Jego wola działa się na ziemi. I powinien też przyznać, że to Bóg daje mu wszystko, co jest potrzebne do życia. Że gdyby nie Bóg, to Jego własne wysiłki nic by nie dały. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zbawienie, które Jezus dla nas zdobył, jest darem, ale On chciał, żeby każdy zdał sobie sprawę z tego, że skoro Bóg chce darować nam grzechy, to także my powinniśmy chcieć darować winy tym, którzy zawinili wobec nas. I rzekł do nich: któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. Jedną z przeszkód w modlitwie może być podejrzenie, że denerwujemy Boga. Jezus podał taki przykład, kiedy człowiek w potrzebie robi coś, co na pewno denerwuje jego przyjaciela, ale mimo to robi to, bo nie ma innego wyjścia. Tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. W tym przykładzie przyjaciel tego człowieka dał mu to, czego on potrzebował, chociaż na pewno był zdenerwowany i był to dla niego kłopot. Ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Tym bardziej Bóg spełni nasze prośby, jeżeli będziemy się do Niego zwracać. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Nie zawsze Bóg będzie dawał nam to, o co prosimy, ale zawsze będzie to coś dobrego. Tak jak ziemscy rodzice, chociaż są źli, dają dobre rzeczy swoim dzieciom, tak też Bóg daje rzeczy dobre. Jeżeli nawet to, o co prosimy, konkretnie nie będzie dla nas dobre, to otrzymamy Ducha Świętego. I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił i tłum zdumiał się. W innych Ewangeliach czytamy, że ten człowiek wskutek opętania przez demona był także niewidomy. Niektórzy zaś z nich mówili: on wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. Nawet te cuda nie przekonały wielu do Jezusa, nadal nie wierzyli w Niego. A On, znając ich zamysły, rzekł do nich: każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony?
to, co Jezus robił, było wielkim problemem dla szatana. Tracił wielu ludzi. Na pewno nie mogło to być po jego myśli. Także Jezus sprowadzał zarzuty tych swoich wrogów do absurdu. Wychodziło na to, że szatan walczy sam ze sobą. Jeśli zaś ja mocą Belzebuba wyganiam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Byli ludzie, którzy powoływali się na Jezusa i wypędzali demony. Czy tych też przeciwnicy Jezusa uznają za sługi szatana? To było pytanie, które Jezus im postawił. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Jezus starał się przekonać ludzi o tym, że w jego osobie Bóg posyła kogoś, kto ma rządzić światem, ale to ludzi nie poruszało, nie zwracali na to uwagi. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego, lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. To, że Jezus wypędza demony, świadczyło o tym, że jest potężniejszy od szatana. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Jeżeli ktoś był przeciwko Jezusowi, to znaczyło, że jest po stronie szatana i znaczyło to też, że to, co robi, jest na pewno złe. Czy jeden krok równego marszu dźwięk nam gra. Wszyscy czekają, wiara naprzód nam. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam. Nigdy pośród braci nie zostanie sam. To warunek tego gryzą psy. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam. Nigdy pośród braci nie zostanie sam. To chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu krat. Nienawidzą jedni, migować chcą, nam to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy wrok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy wrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieku wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze minie czar ci stąd. Za ślepymi pójdziesz, padniesz w dół. Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej.